powiem wam, że mamy naprawdę szczęście. Kilka kilometrów od naszego hotelu zauważyliśmy opuszczoną willę. Musimy tylko sprawdzić, czy na pewno jest opuszczona. Ale zobaczcie, brama jest wyłamana. Ale nikogo tu nie widzę. Aczkolwiek zapowiada się naprawdę fajnie. Widzę drzwi otwarte. Słuchajcie, chyba mamy naprawdę szczęście. Zobaczcie tą roślinność, jaka tutaj występuje. Na samym wejściu biurko. Czemu miało służyć? Ciężko powiedzieć. Toaleta dość skromna. Zobaczcie tę palmę małą. Ale fajna. Tam była toaleta. Ale posłuchajcie, tutaj jest jakaś ścieżka. Tym niesamowitym gąszczem przejdziemy najprawdopodobniej do basenu. Zgadza się. Ale jazda, przypadkowo znaleziona willa może się okazać naprawdę ciekawa. O kurde, mamy basen. Zobaczcie, tutaj rosną cytryny. Ale jaja. Tylko czy będzie otwarte? Póki co jest zamknięte. Być może się nie dostaniemy do środka. Ale przynajmniej obczajmy, jak wygląda z zewnątrz. Jest tu wejście na dół. To dobry znak. Powiem wam, że może tu być jakiś pensjonat. O, ja też znalazłem bezdomnego. Adaś, gdzie to jesteśmy? Nie wygląda ci to na pensjonat? Właśnie pensjonat, bo tu numery pokoju. No właśnie, no o to mi chodziło. Teraz już patrzę, że właśnie numerki są porobione. Tak, nie jest mały pokój, nie łóżko. No właśnie. A tutaj zwierzę. Tak? O kurde, tutaj już troszkę demolka. Niedokończona budowa. Co tu miało być? Ciężko powiedzieć. Tu są jakieś papiery. Gastronomy. O, mamy menu. No to tutaj było najprawdopodobniej jakiś hostel albo hotel wraz z restauracją. Rendo z Rosji. No, zgadza się. Quintis is gastronomy. Kominek.
Helena, toaleta. A tutaj co? Chyba trzeba będzie przejść. O, tu możemy wejść od zaplecza. Dobra, wejdziemy. Lodówka. Butelki z Coca-Coli. A teraz już wejdziemy do środka i zobaczymy, co tutaj mamy. Willa musi być od dawna opuszczona, skoro jest w takim stanie. Przygotowywano posiłki najprawdopodobniej. Jeszcze coś tutaj nawet zostało. Ciekawe, jaka będzie data. Jest data. Gdzie tu jest? 06.2017 rok. Pancerne drzwi. Privado. Jakiś prywatny pokój. O kurde. A, tutaj był bar. Ale świetnie. Więc nie jest to budynek mieszkalny. Może nie do końca. Może mieli tutaj swój pokój. Ale głównie zajęli się tym, żeby klienci tutaj przyjeżdżali zewsząd i mogli się napić czegoś dobrego. Tu widzimy jakieś trunki. Wejdziemy do baru. Jesteśmy za barem, więc zapraszam na drinka. Batadia Coco. Jakiś kokosowy alkohol. Zlew. Zauważcie, że ktoś próbował wyrwać ten zlew. Jest to stal nierdzewna. Być może też tutaj dobrze płacą za metale kolorowe. Stąd ta dewastacja. O, całkiem fajne kafelki. Prąd. A, i wróciliśmy do punktu wyjścia. Chciałem jeszcze coś zobaczyć. Zobaczcie, ktoś sobie tutaj spał. Ale przytulnie. Bardzo przytulnie. Tutaj DJ-ka. Witajcie, witajcie. Dzisiaj za konsolą Pepol. Zarzucimy zaraz jakiś beat i jedziemy z tym. Zrobimy kiedy indziej. A tu mogą być jakieś specjalne pokoje. Nie, to drugi bar. Kurde, sporo tego miejsca tutaj. Ale z jakim widokiem.
wychodzili sobie na ten piękny balkon. Z tyłu dwa baseny, na powierzchni wypas, kominek. O, jeszcze toaleta, ale ładne pisuary. Prawdziwa z tego, o, jakiś łamywacz. O, to Adam, kurde. Już myślałem, że robimy porządek tutaj z gościem. I kolejne loża. Bardzo smutna nutka. Dlatego, że już zamknięte. Dobra, idę wam pokazać, jak wygląda na zewnątrz. Spróbujemy tędy wyjść. No tutaj widzę, że... Tak jest. Właśnie tędy sobie wychodzili i relaksowali się w portugalskim słońcu. Są tutaj jeszcze piwnice, to za chwilkę zerkniemy. Tutaj kilka leżaków i baseny, częściowo zapełnione deszczówką. A co tutaj? Być może tutaj było jacuzzi? Najprawdopodobniej tak. Tutaj parking plac. Miejsce parkingowe. I kolejny basenik. Chyba już dla dzieci. Możliwe. Ale willa. Niesamowita. I to otoczenie, wszędzie palmy. Zobaczcie, jak blisko drogi, tutaj wszędzie jeżdżą samochody. Bardzo łatwo tutaj dojechać i zdrzemnąć. Jak faktycznie tutaj wynajmowali pokoje, no to powiem, że szacun, rewelacyjne miejsce. Tutaj co? Tutaj coś mamy. Piwnice. Może sauna tu była? Kto wie? Wszystko w jednym kolorze. I jeszcze jedno zejście. Zobaczcie, że wszystko ma numerki. Nie wiem, czy tutaj... Kurde, no pokoje chyba nie. Za małe na pokoje. Łazienka. A, prysznice tu były. No to już wszystko wiemy. To co? Albo to domek jaskółki. Chyba tak. Ciekawe, czy jest w środku. Nic nie widać. Ale jaka ładna lepianka. I ostatnie wejście na samą górę. Być może na samej górze również można było wypoczywać. Widziałem gdzieś tam właśnie wejście do góry. Wygląda o wiele lepiej.
Gdzieś widziałem wejście do góry właśnie, ale... Czyżby tutaj nie... Tak, tu jest wejście do góry. Idziemy zobaczyć. O, jesteśmy na dachu. A myślałem, że tutaj też przyjmowali gości, ale jak widać nie. Tutaj mamy dach. Siemaneczko. Adaś jest na dole, pilnuje. Ale okolica jest piękna. Dobra, schodzimy na dół. Neony. Ktoś już potłukł. A to co? Jakieś tajne przejście. A po prostu poddasze. Raczej nie będzie nic ciekawego. Idziemy od zaplecza. Zobaczcie to. Herbatkę robimy. Zrywamy cytrynę. I mamy pyszną herbatkę. Adaś, łap cytrynę. Tylko nie jest ze skórką. Zobaczcie. Rewelacja. Rewelacja na Bałtyku. Ciekawe, czy już są dojrzałe, czy jeszcze nie. Ta żółta chyba tak. Ta może być już dojrzała. Dobra. Moi drodzy, to jest dobre miejsce, żeby zakończyć eksplorację. Odwiedziliśmy opuszczoną willę w Portugalii, całkiem fajną. Okazało się, że jest też bar i najprawdopodobniej pokoje hotelowe. Miejsce naprawdę fajne. Dobra. Ja się żegnam z wami i do zobaczenia na kolejnej eksploracji. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.